Już w przyszłym tygodniu Zabrze oficjalnie uruchomi dwa zupełnie nowe centra przesiadkowe. Inwestycje warte blisko 130 milionów złotych udało się zrealizować dzięki sporym dofinansowaniom, a miasto dołożyło 7 milionów z własnego budżetu. Czteropiętrowe centrum przesiadkowe przy ulicy Goethego to nie tylko komfortowe miejsce oczekiwania na komunikację, ale i ponad 100 miejsc parkingowych, a także ogród wewnątrz budynku. Mniejsze centrum powstało w zabrzańskiej Rokitnicy. Fatima Orlińska. Już za kilka dni wjadą tu autobusy. To inwestycje, na które Zabrze czekało wiele lat. Już dziś mówi się, że to jedyne takie centrum przesiadkowe w Polsce, zwłaszcza to przy ulicy Goethego w ścisłym centrum, gdzie jeszcze trwają ostatnie prace. To nowoczesny obiekt, który poza swoją oczywistą funkcją ma stanowić miejsce, w którym podróżni będą czuli się po prostu dobrze. Na dwóch piętrach czterokondygnacyjnego budynku zmieści się blisko 150 samochodów. Tam mamy nie tylko wspaniałą, czystą i ciepłą poczekalnię dla pasażerów, które mogą bezpiecznie i spokojnie zaczekać na przesiadkę. Tam mamy ogród na dachu, gdzie mogą również w przyjemnych okolicznościach na świeżym powietrzu również odpocząć. Na kondygnacjach pomiędzy poziomem dolnym, gdzie są perony autobusowe, i poziomem górnym dachu, gdzie mamy przecież ogród, znajdują się parkingi. Mamy tam przewidziane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy przewidziane miejsca tak zwane kiss and ride, czyli nawet gdyby parking był cały zajęty, ale chciałbym kogoś przywieźć, podrzucić na przykład na przesiadkę, to mogę do 3 minut zaparkować i po prostu z tą osobą się sprawnie pożegnać, wysadzając ją pod samymi drzwiami komfortowo. Na parkingach znajdują się też stacje ładowania samochodów elektrycznych, stanowiska dla rowerów czy miejsca, gdzie można rower naprawić. Oficjalne otwarcie centrum przesiadkowego przy Goethego nastąpi 10 lutego. Dzień wcześniej będzie można je zwiedzić. 8 lutego z kolei udostępnione zostanie mniejsze centrum przesiadkowe w Rokitnicy. Nastąpią też zmiany w kursowaniu niektórych linii. Taką kluczową informacją dla pasażerów jest to, że zmieniają się przede wszystkim trasy przejazdów wielu linii autobusowych. One zaczną obsługiwać nowe centra przesiadkowe, dlatego należy zapoznać się z rozkładami jazdy przed wyjściem z domu. Z rozkładami jazdy mam tutaj na myśli nie tylko godziny odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków, ale też albo przede wszystkim trasa poszczególnych linii. Nowe centra przesiadkowe będą obsługiwane przez łącznie 40 linii autobusowych, z czego aż 33 obsłużą centrum przesiadkowe przy Goethego. Tam do dyspozycji pasażerów będzie aż 6 przystanków. Istotną zmianą jest również likwidacja tymczasowych przystanków Rokitnica, Pętla oraz Zabrze Plac Dworcowy, a także uruchomienie obsługi przystanków w Mikulczyce.